Łukasz. 14. Tomasz Mierzyński. 15. Tobiasz Kupczyk. 17. Jakub Michalski. 18. Bartosz Czerniewski. I zaczynamy. Wyszło. Cały czas przy piłce Torunianie. Teraz walka w powietrzu przez chwilę. Teraz bliżej pola karnego Torunianie. W środkowej części boiska będzie okazja, strzał i gol, proszę Państwa. Torunianie wychodzą na prowadzenie. W 33 minucie spotkania. Dwa. Ale piłkę przyjmują Torunianie. Ruszają przy środkowej linii boiska. Wbicie pod pole karne. Okazja bramkowa i 2-0, proszę Państwa. Prowadzenie z drużyny z Torunia. Już 2-0. Przed nami koniec 45 minut, które poprowadzi arbiter z Bnina, Adam Rózga. No i teraz szansa na akcję dla graczy z Ostrowa. Pędzi w polu karnym, gracz z numerem 7, strzał. Zamyka akcję i mamy bramkę kontaktową dla Centry Ostrów Wielkopolski. Podawał Michał Kucharski, a któż to strzelał w tym momencie? Ta dwójka ładnie wyprowadza tą kontrę już przed polem karnym drużyny toruńskiej. Wycofanie piłki, szansa na strzał. Niedodany ślizg i sam na sam z bramkarzem i pokonał tym razem Świtalskiego Szymon Strączkowski z numerem 10. No bardzo dobrze wyprowadzili tą kontrę. Torunianie nie zdążyli wrócić z powrotem do defensywy, no i skarcili ich. No i przekonamy się, czy Hubert Świtalski obroni, czy pomyli się Adamiak, czy też trafi. Adamiak pewnie w lewy róg i mamy 3-2 dla Centry, no i gol w ostatniej minucie. No to chyba przesądza w tym momencie zdobyczy trzypunktową dla, no teraz poradzisty Torunianie, ale już słyszymy gwizdek kończący mecz i arbiter Adam Rózga kończy to spotkanie. 3-2 w Toruniu kończy się wynikiem meczu.